oficjalnie zostało odebrane skrzyżowanie, niedawno jeszcze nieprzejezdne. Co konkretnie się zmieni? Wszystko. Przede wszystkim to skrzyżowanie w tej chwili powinno wytrzymać te sprzęty, które za moimi plecami jeżdżą, czyli tiry. Przede wszystkim, że to było dosyć głębokie korytkowanie tego skrzyżowania. W związku z tym nowa podbudowa i nawierzchnia muszą wytrzymać wreszcie wzmożony ruch ciężkiego sprzętu, tirów przede wszystkim. Poza tym no, widać, że w tej chwili jest to zrobione w nowszej technologii, która pozwala na dopuszczenie wszelkiego innego także ruchu. A poza tym, mówiąc o najbliższym czasie, o obwodnicy, która będzie też prowadzona tą nitką, przynajmniej do pewnego punktu również musieliśmy zadbać o to, żeby to skrzyżowanie wytrzymało również ruch pod obwodnicą. Co do technicznych rzeczy, to myślę, że tutaj pani naczelnik wypowie się ze wszystkimi tego typu informacjami. Ja jestem po odbiorze, patrząc okiem, jednak nie paląca, wydaje mi się, że wszystko jest w porządku, ale tutaj moje służby techniczne, mam nadzieję, że tylko potwierdzą to, co mnie się wydaje. Jaki całkowity koszt był tego wykonania, tego skrzyżowania? Ile mieliśmy pieniążków własnych, ile wkładów? 700 tysięcy ponad to było dofinansowanie, natomiast ponad 2 miliony, 2 miliony 900, natomiast ponad 2 miliony musieliśmy wydać z naszych pieniędzy. A ile gwarancji daje producent? I na co dokładnie ta gwarancja jest? Tak, to już myślę, że techniczna pytanie do pani naczelnik. Zgodnie z umową na całość wykonanych robót, czyli na nawierzchnię podbudowy, to jest 5-letnia gwarancja. Co konkretnie zostało z pani Zrok było pełne korytowanie, wymieniliśmy całą podbudowę. Okazało się, że mamy na dolnej spodzie do 60 cm wykopy. Były nawierzchnie, były warstwy smołowe, które nam uplastyczniały całą nawierzchnię. Więc po kolei została wybrana stabilizacja, kamień, po kolei warstwa wiążąca, warstwa ścieralna ze semy na samą górę. Kategoria ruchu się nam zwiększyła, wcześniej to było KR3, 4, teraz mamy KR5, czyli jest dostosowana do dużej też ilości pojazdów. Mieszkańcy czekają teraz na otwarcie innej ulicy, chodzi o ulicę Wyszyńskiego. Tak, no kończymy w tej chwili, faktycznie o tydzień przesunięte jest otwarcie ulicy Wyszyńskiego. W tej chwili jest tam już sprzęt, kolejna, ostatnia już warstwa asfaltu. Przy okazji jest to również, jakby to powiedzieć, no osuszanie właściwie. Także są nagrzewnice w tej chwili. No i dzięki temu 30 listopada powinno nastąpić zakończenie, właściwie otwarcie ulicy Wyszyńskiego. Natomiast wracając do tego, o czym pani naczelnik mówiła, to znaczy my liczyliśmy się z tym, że trochę destruktu też z tego skrzyżowania będziemy mieli więcej na te drogi, które były obiecane. No i niestety okazało się właśnie, że przez warstwę, bardzo grubą warstwę smoły, tego destruktu mamy zdecydowanie mniej. Chociażby wczoraj na spotkaniu na osiedlu Podłęże taka informacja niestety padła. No i szkoda, bo kilkadziesiąt metrów dróg będziemy niestety mogli zrobić mniej. No i szkoda. Jeżeli chodzi o inwestycje na drogach, w tym roku dużo jeszcze zostało? Nie. Wyszyńskiego jest jedną z ostatnich inwestycji. Mamy czwartą promesę, ulicę Zachole, gdzie została już położona nawierzchnia, wykonywane są pobocza i też już jest po skończeniu, więc mamy praktycznie wszystkie inwestycje drogowe skończone na ten rok. A jak pani ocenia ten sezon, jeżeli chodzi o inwestycje w drogownictwie? Wszystkie dofinansowania, które otrzymaliśmy, wykonaliśmy, więc nie mamy żadnych zaległości, jeżeli o to chodzi. Pogoda była bardzo piękna, więc też udawało nam się zrobić wszystkie planowane inwestycje. Mieszkańcy mieli trochę utrudniony dojazd oczywiście, bo przy dofinansowaniu zarówno skrzyżowania i Wyszyńskiego, gdzie był bardzo krótki okres realizacji, więc podjęliśmy decyzję o zamknięciu całej ulicy, żeby jakby tok prac szedł równocześnie, żeby później na jednym ciągiem położyć nawierzchnię. To myślę, że był dobry sezon.